Cześć, z tej strony Marta. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale w kolejnym odcinku i dzisiaj zapraszam na Book Haul. Book Haul mniej więcej z końcówki poprzedniego roku i z początku tego, bo w styczniu zrobiłam już zakupy książkowe chyba na całą pierwszą połowę roku i naprawdę w najbliższych miesiącach nie planuję kupować absolutnie nic, no chyba, że będą to jakieś takie pojedyncze książki, ale raczej nie, raczej będę się skupiać na tym, co już mam i na Legimi. Natomiast no rzeczywiście w styczniu tych zakupów książkowych trochę zrobiłam, bo bardzo mądrze wymyśliłam, że w tym roku na święta nie chcę dostawać żadnych książek, dlatego że przecież mam ich za dużo i mam tyle nieprzeczytanych na swoich półkach, że nie są mi potrzebne kolejne. No i faktycznie tych książek na święta praktycznie nie dostałam. Wcześniej miałam też urodziny, więc dostałam kilka na urodziny, natomiast na święta właściwie chyba żadnej. No i stwierdziłam, że no jak to, skoro na święta nie dostałam żadnej książki, to muszę sobie je kupić sama, więc w ogóle zupełnie bez sensu. No ale tak wyszło, dlatego tych książek kupionych trochę jest, ale w ogóle zacznę chyba od takich dosyć starych, bo jeszcze gdzieś tam z października, z listopada, których nie miałam okazji Wam tutaj pokazać. I zacznę może od dwóch książek, które kupowałam sobie na Vinted, które pokazywałam Wam kiedyś w jakimś vlogu, który nagrywałam. I mam tutaj Śmierć pani Westaway, to jest moja druga książka Ruth Ware. Czytałam już Pod kluczem i Pod kluczem naprawdę bardzo mi się podobało. Była to dla mnie niesamowicie przyjemna rozrywka, momentami nawet trochę straszna, bo to była taka książka nie do końca thriller, albo może thriller z elementami horroru, także naprawdę tamta książka bardzo mi się podobała. No i jestem ciekawa kolejnej. Chyba mniej więcej lecę z tymi książkami tak, jak one były wydane w Polsce, czyli właśnie najpierw było Pod kluczem, a druga książka to Śmierć pani Westaway, także to był zakup na Vinted. A drugi zakup to coś, o czym już Wam mówiłam na moim kanale, bo też już tą książkę czytałam. I była to Pomoc domowa, również bardzo, bardzo głośny thriller w ostatnich miesiącach. Może nie do końca spełnił moje oczekiwania, ale też bawiłam się nieźle. Także to są te dwie książki z drugiej ręki zakupione na Vinted. Mniej więcej w podobnym czasie kupowałam też najnowszą książkę Lynn Stromsborg, czyli tytuł, którego nie można wymówić na YouTubie. To jest też książka, o której już opowiadałam i w podsumowaniu, i we vlogu, bo też już ją miałam okazję czytać. Dobra książka, aczkolwiek poprzednia książka tej autorki, czyli Nigdy, Nigdy, Nigdy podobała mi się bardziej. I rzecz, którą kupiłam w tym samym zamówieniu, czyli autobiografia Britney Spears, Kobieta, którą jestem. Również książka, o której już mówiłam dużo na moim kanale. Jest nawet cały osobny film na jej temat. Moim zdaniem warto przeczytać, jeżeli interesuje Was historia Britney. To jest kobieta, wokół której narracja zawsze była bardzo negatywna, media zawsze bardzo naciągały. Jej historie, pisały to, co się dobrze sprzeda, natomiast to jest w końcu historia jej słowami i też właśnie jest tutaj dużo o tym, co przeszła jako bardzo młoda dziewczyna i to, jak działają w ogóle media w Stanach Zjednoczonych. Może teraz już nie aż tak bardzo, natomiast na początku lat 2000 i pod koniec lat 90 pozwalały sobie na znacznie więcej niż obecnie. No i jest to właśnie w dużej mierze historia o tym, ale też bardziej o współczesności, o współczesnych czasach Britney, o jej walce z kuratelą ojca, także naprawdę bardzo ciekawa rzecz. Jak już wszyscy chyba mówili i ja też, nie jest to książka wybitna literacko, natomiast jeżeli interesuje Was historia Britney, no to warto po prostu poznać, bo jest to historia z pierwszej ręki. Ale tak jak wspomniałam, mówiłam o tej książce już tak dużo na moim kanale, że odsyłam po prostu do filmu na temat tej książki, jeżeli macie ochotę, nie będę się tutaj już więcej rozgadywać. I chyba też w tym samym zamówieniu kupiłam sobie książkę Alana Rickmana, to są jego dzienniki wydane już po jego śmierci, czyli Prawdziwie do szaleństwa. Alan Rickman to oczywiście aktor, który chyba najbardziej jest znany z jego roli Severusa Snape'a w Harrym Potterze. Jestem bardzo ciekawa tych dzienników, ale właśnie szczególnie najbardziej tych fragmentów dotyczących pracy na planie Harry'ego Pottera, jak to wszystko wyglądało. Różne rzeczy słyszałam na temat tej książki, różne opinie też. Nie jestem pewna, czy będę ją czytać tak od deski do deski, czy właśnie pomijać niektóre fragmenty, które dla mnie będą mniej ciekawe. No ale jest to aktor, którego dzienniki chciałabym poznać, którego historię chciałabym poznać, także jest ta książka na mojej półce i mam ją też w planach właśnie na ten rok, także mam nadzieję, że w tych pierwszych miesiącach 2024 roku uda mi się z tą książką zapoznać. No dobrze, to może przejdźmy do kilku książek, które dostałam w tym roku, no w zeszłym roku na urodziny. Ja mam też w grudniu oprócz świąt swoje urodziny, także zawsze jakieś książki w grudniu dostaję. I mam tutaj książkę, której się zupełnie nie spodziewałam, którą dostałam od Natalii z kanału Kursywa. Także jeszcze raz Natalia, bardzo, bardzo dziękuję za ten prezent. I jest to książka Eleny Ferrante, Czas porzucenia. Natalia napisała do mnie, że chciałaby mi właśnie z okazji moich 30, bo to były okrągłe urodziny, podarować jakąś książkę. Pytała się, jaką książkę bym chciała, natomiast ja stwierdziłam, że skoro już chciałaby mi zrobić jakiś książkowy prezent, to niech to będzie książka, którą ona bardzo poleca, taką, którą by chciała, żebym przeczytała i która według mnie jest naprawdę godna polecenia. No i Natalia wybrała mi Czas porzucenia Eleny Ferrante. Też ta książka jest w moich planach na ten rok. Mam nadzieję, że uda mi się z nią zapoznać. Ona nie jest gruba i też pisana jest, drukowana jest w taki sposób, że ta czcionka jest taka, wiecie, jest dużo światła na stronie, jest duża interlinia. Nie wiem, jak to się fachowo nazywa. Także mam nadzieję, że będzie to się dobrze czytać. O Elenie Ferrante oczywiście też słyszałam mnóstwo dobrego, szczególnie jeżeli chodzi o tę, chyba to jest tetralogia neapolitańska. Ja czytałam jedną jej książkę, Córkę, która była bardzo dobra, ale jednak jakiegoś takiego stuprocentowego zachwytu nie było. Może będzie tutaj, nie wiem, mam nadzieję, że tak będzie. Na pewno będę chciała się przekonać.
Agnieszka w pałacu, której często tutaj wspominam, w tym roku przesadziła, jeżeli chodzi o moje urodziny, bo podarowała mi aż 4 książki, a później się spotkałyśmy w Warszawie i dostałam od niej jeszcze 2 kolejne, także naprawdę książek od Agi pod koniec roku miałam mnóstwo. Jeżeli chodzi o te książki stricte urodzinowe, to dostałam od niej 2, o których właściwie wcześniej nie słyszałam. I mam tutaj książkę Pianistka. Później widziałam tę książkę gdzieś tam w podsumowaniach końcowo-rocznych u kogoś na Bookstagramie, nie pamiętam u kogo. Natomiast jestem jej bardzo ciekawa. To jest historia jakiejś chyba toksycznej relacji między matką a córką, także no, brzmi to jak ciekawy temat. Bardzo jestem ciekawa i też z tego co wiem, Aga prezentowała mi te książki z czyjegoś polecenia. Także jestem naprawdę ciekawa, jak mi się spodoba, tym bardziej, że tak jak mówię wcześniej, za bardzo o tych książkach nie słyszałam. A drugi prezent od niej to jest książka Ból. To jest chyba jakaś trochę historia miłosna, ale z drugiej strony tutaj główna bohaterka spotyka swoją dawną miłość, z tego co rozumiem, po ataku terrorystycznym. Nie wiem, o jaki atak terrorystyczny tutaj konkretnie chodzi, czy jest to jakiś właśnie znany typu 11 września, czy jednak jakiś fikcyjny. Natomiast no, brzmi to też ciekawie tak z opisu, także jestem bardzo ciekawa. Dajcie koniecznie znać, jeżeli którąś z tych dwóch książek mieliście okazję czytać i co o nich myślicie w takim układzie, bo no, ja naprawdę wcześniej o nich nie słyszałam, dlatego jestem bardzo ciekawa, co to będzie i czy mi się spodoba. Także jeżeli znacie, to koniecznie dajcie znać. Oprócz tego dostałam od Agnieszki 3 część Klubu Smutnych Duchów. Jeszcze nie przeczytałam drugiej, którą swoją drogą też dostałam od Agi. Natomiast 3 już na mnie czeka, także to też są takie komiksy. Kiedyś jak będę miała ochotę, to sobie po prostu przysiądę i myślę, że przeczytam obydwa naraz. No bo wiecie, no to jest jednak komiks, więc to się czyta bardzo, bardzo szybko. Tutaj nie ma dużo tekstu, są tylko dymki. Także jak kiedyś mnie znajdzie ochota, to myślę, że sobie siądę i obie części, te, które mi zostały, pochłonę naraz. Pierwsza część bardzo mi się podobała i nawet znalazła się w mojej topce 2023 roku. I w tej urodzinowej paczce była jeszcze książka Britney Spears, którą już Wam pokazywałam w polskiej wersji, natomiast tutaj jest angielska wersja, czyli The Woman in Me. Bardzo mi zależało na tym, żeby mieć angielską wersję, ponieważ po pierwsze, okej, ta książka może nie była trudna do tłumaczenia, jeżeli chodzi o język, bo tak jak wspomniałam przy okazji pokazywania Wam tej polskiej wersji, to jest książka napisana bardzo prosto, natomiast wydaje mi się, że tutaj było dużo takich niuansów. Dobrze byłoby się po prostu orientować w historii Britney, żeby na pewno nic nam nie umknęło, także zależało mi na tym, żeby tę książkę przeczytać też po angielsku, a poza tym angielskie wydanie ma coś, czego nie ma polskie. A mianowicie ma okładkę pod obwolutą i ma tutaj taki symbol róży. I dlaczego to jest według mnie ważne? Ano dlatego, że chyba w 2020 czy 2021 roku Britney dodawała zdjęcia na swoim Instagramie i bardzo, bardzo często pisała o czymś, co nazywa się Projekt Róża, czyli Project Rose, i nikt nie wiedział, co to jest. To właściwie była jakaś wielka tajemnica, ale często było to coś powtarzalnego w postach Britney na jej Instagramie. No i widziałam, że właśnie po wydaniu tej książki, kiedy ona trafiła w ręce pierwszych czytelników i kiedy te osoby zobaczyły tę różę tutaj właśnie na tej okładce, to pojawiły się spekulacje, że może ten Projekt Róża to właśnie była ta jej autobiografia. Nie zostało to nigdzie potwierdzone oficjalnie, natomiast uważam, że to jest też bardzo fajny smaczek. Nawet jeżeli to nie jest prawda, no to jednak można sobie gdzieś tam, wiecie, dorabiać jakieś teorie i uważam, że to jest naprawdę bardzo fajne i żałuję, że polskie wydanie po prostu tej róży nie ma, bo ona może mieć naprawdę, może, ale nie musi oczywiście, mieć bardzo ważną symbolikę tutaj. Także bardzo zależało mi na tym angielskim wydaniu. No i Aga to moje marzenie książkowe spełniła, także bardzo, bardzo dziękuję za te wszystkie prezenty. Ale tak jak wspomniałam, z Agą jeszcze się w grudniu spotkałyśmy w Warszawie. Przyjechała jakoś mniej więcej po świętach i spotkałyśmy się na kawę. No a ponieważ pracuję w książkach, to często jakieś książki mi przywozi i tym razem dostałam od niej 2 anglojęzyczne książki. Jest to Blond, czyli ta książka na temat Marilyn Monroe, na podstawie której powstał taki film na Netflixie. Ja oglądałam ten film i ten film był taki strasznie depresyjny, taki strasznie skupiający się na wszystkim złym, co spotkało Marilyn Monroe w jej życiu. I też bardzo uważam, że ją seksualizował. Mimo że aktorka, która grała główną rolę, czyli Ana de Armas, była świetna do tej roli, naprawdę niesamowicie pasowała i no, odegrała swoją rolę perfekcyjnie, to cały scenariusz do tego filmu naprawdę no, nie do końca mi się podobał. I myślę, że zupełnie nie oddawał Marilyn Monroe sprawiedliwości. Nie mam pojęcia jak książka, bo nie wiem też na ile scenariusz filmu był wzorowany na książce, a na ile tylko nią inspirowany. A druga książka to coś, co ja kiedyś zaczęłam słuchać właściwie w audiobooku, to było już lata temu i ta książka też kiedyś była bardzo popularna w tym naszym książkowym, internetowym świecie. Jest to Clap When You Land. Ja tej książki zaczęłam słuchać, ale nie skończyłam, ponieważ ona pisana jest takim slamem poetyckim. Wiecie, to nie jest ciągły tekst, tylko to jest właśnie taki slam. I mnie strasznie denerwuje sposób recytowania tych slamów. To nie jest tylko kwestia tego audiobooka i tej lektorki, która tam była, a właściwie chyba były 2, chociaż już nie pamiętam dobrze. Tylko zauważyłam, że zawsze jak są jakieś slamy, czy to w filmach, czy właśnie, nie wiem, gdzieś w audiobookach, to one są zawsze czytane w taki sposób i mnie to strasznie denerwuje i po prostu nie byłam w stanie tego słuchać, także może teraz, kiedy mam tę książkę w papierze, to będę w stanie dokończyć tę historię albo w ogóle zacząć ją od nowa. Także to są jeszcze te 2 książki, które dodatkowo dostałam od Agnieszki. Jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję, bo naprawdę obdarowała mnie pod koniec tego roku aż do przesady, powiedziałabym.
No dobra, słuchajcie, zostały mi już chyba tylko te książki, które kupiłam w styczniu i ich jest naprawdę sporo jak na jeden miesiąc, bo chyba 7 czy 8, także no trochę tego kupiłam, natomiast tak jak wspomniałam na początku, wyczerpałam limit na pierwszą połowę roku co najmniej, ale myślę, że wszystkie te książki będą dobre i mam nadzieję, że nie pożałuję ich zakupu. Mam tutaj na przykład Wyniosłe wieże. To jest reportaż wydawnictwa Czarnego na temat ataków 11 września i o ile ja uwielbiam książkę Dzień, w którym zatrzymał się świat, uważam, że to jest rewelacyjny, bardzo przejmujący reportaż i też nagrywałam o nim 2 czy 3 lata temu cały osobny film, bo naprawdę wtedy strasznie mnie poruszył. O tyle tamten reportaż skupiał się bardzo mocno na tym właśnie dniu, czyli na 11 września i na wydarzeniach z tego dnia, dosłownie minuta po minucie. Brakowało tam jakiegoś szerszego kontekstu, jak doszło do tych wydarzeń, dlaczego w ogóle ten atak miał miejsce. Natomiast Wyniosłe wieże wydaje mi się, że będą takim idealnym uzupełnieniem tych informacji, bo tutaj podobno jednak bardziej skupiamy się, no właśnie, na historii Al-Kaidy, na tym, dlaczego Al-Kaida powstała, na tym, skąd wziął się ten konflikt ze Stanami Zjednoczonymi. Także tutaj myślę, że bardziej historycznie będę w stanie się dowiedzieć, dlaczego w ogóle doszło do 11 września. No jest to książka dosyć gruba i też pisana, wiecie, takim małym druczkiem, także troszkę się jej obawiam, nie ukrywam, ale jednocześnie jestem bardzo ciekawa, bo jest to temat no, interesujący, ale i przerażający, że w ogóle do czegoś takiego mogło dojść. Także no, myślę, że to będzie ciężka lektura, ale od dawna bardzo, bardzo chciałam tę książkę przeczytać i trochę na nią polowałam, bo ja zbieram te wydania amerykańskie w twardej oprawie, a jakoś zawsze jak chciałam tę książkę kupić, to widziałam tylko miękką oprawę. Także jak teraz mi się o niej przypomniało i zobaczyłam, że jest dostępna twarda, to stwierdziłam, że wrzucę ją do koszyka. No i mam, także nie wiem, kiedy będę czytać, nie planuję w najbliższym czasie, ale cieszę się, że już mam na półce i że kiedy najdzie mnie ochota na tego typu literaturę, to będę mogła po nią sięgnąć. Druga książka to Pieśń koguta i to jest coś, co ja pamiętam, że bardzo, bardzo polecała Marta z kanału Do Góry Książkami i właśnie u niej o tej książce usłyszałam po raz pierwszy. Wiem, że potem kilka osób po tę książkę sięgnęło właśnie z jej polecenia i też im się podobała. Dlatego stwierdziłam, że też chciałabym przeczytać. To jest jakaś taka książka chyba dosyć filozoficzna, egzystencjalna. Mamy tutaj jakieś takie przemyślenia pewnego lekarza na temat życia ogólnie. Nie jest gruba w przeciwieństwie do poprzedniej, więc myślę, że dosyć szybko uda mi się ją przeczytać. No i jestem bardzo ciekawa, czy również spodoba mi się tak mocno jak właśnie Marcie, która wydaje mi się, że rozpromowała tę książkę w tym naszym booktubowym świecie. Nie mogłam też przejść obojętnie obok styczniowych premier wydawnictwa Pauza. I przede wszystkim bardzo skusiła mnie okładka książki Słabsi. Jest to najnowsza książka Sigrid Nunes. Ja tę autorkę naprawdę lubię, czytałam jej prawie wszystkie książki wydane w Polsce, z wyjątkiem tej dla Rueny czy coś takiego, ale czytałam i Przyjaciela, i Pełnię Miłości, i tę taką książeczkę na temat Susan Sontag, no i właśnie teraz Słabsi, jak widać już zaczęłam, ale jeszcze nie przeczytałam wiele. Byłam też całkiem niedawno na takim spotkaniu literackim właśnie wokół tej książki i też to, co prowadzący na jej temat mówili, zachęciło mnie, żeby po nią sięgnąć. No i ta piękna okładka, słuchajcie, ta okładka jest moim zdaniem przepiękna, ona mi się tak niesamowicie podoba, że stwierdziłam, że nie chcę tej książki czytać tylko na Legimi, ale też chcę ją mieć na swojej półce, zresztą tak jak wszystkie inne książki Sigrid Nunes, więc ta po prostu dołączyła do kolekcji. A druga książka tego wydawnictwa, na którą się skusiłam, to najnowsza książka Otesy Moszwek. To znaczy najnowsza wydana w Polsce, natomiast to jest w ogóle chyba jej debiut literacki. Wydaje mi się, że gdzieś to przeczytałam. Jest to książka Eileen, tak jak widzicie. Zainteresował mnie bardzo opis. Jeżeli chodzi o tę autorkę, ja czytałam do tej pory tylko Mój rok relaksu i odpoczynku i tamta książka była dla mnie strasznie dziwna. Ja właściwie do tej pory nie potrafię pozbierać swoich myśli i stwierdzić, czy ona mi się właściwie podobała, czy też nie. Ale też widzę, że w ostatnim czasie Lapfona zbiera bardzo, bardzo dużo pozytywnych opinii i też chciałabym ją na pewno przeczytać. No, ale na półce mam Eileen, więc myślę, że to będzie właśnie druga książka o Tessy Moszwek, po którą sięgnę. Tutaj mamy historię jakiejś młodej dziewczyny, która pracuje chyba gdzieś w więzieniu. Nie pamiętam jako kto, czy jako pielęgniarka, czy jako sekretarka. Jest sekretarką w więzieniu, a poza tym też zajmuje się chyba ojcem alkoholikiem, także znowu jest to taka jakaś bardzo trudna historia. Ale ja takie książki lubię, więc mam nadzieję, że mi się spodoba. No i właśnie to są te dwie książki, dwie premiery wydawnictwa Pauza. One miały premierę w tym samym dniu, bo chyba 10 stycznia. Także stwierdziłam, że skoro i tak chcę kupić Słabszych, to przy okazji dorzucę jeszcze Otessę Moszwek. Zbliżamy się do końca, pozostały mi jeszcze tylko 3 książki. Ja naprawdę podziwiam osoby, które nagrywają takie ogromne book haule po 50 czy 60 książek, bo ja przy tych 20 już jestem niesamowicie zmęczona, naprawdę. No ale dobra, zostały tylko 3. Mam tutaj autobiografię Matthew Perego. To jest aktor, który grał przede wszystkim, jest chyba najbardziej znany z roli Chandlera w serialu Przyjaciele. Ja chyba ostatnio mówiłam przy okazji mojego TBR-u na 2024 rok, że ja ten serial uwielbiam i tę postać właśnie też uwielbiałam. Dlatego no, bardzo chciałabym się zapoznać z autobiografią tego aktora, który niestety w zeszłym roku, w październiku, zmarł.
Zmarł, ponieważ był uzależniony od różnych leków, od różnych takich substancji i też to przyczyniło się do jego śmierci przedwczesnej, bo ten aktor miał tam 50 kilka lat, także był jeszcze naprawdę całkiem młody, no ale niestety, jak to często bywa w showbiznesie, był uzależniony, no i to doprowadziło właśnie do jego śmierci. Bardzo jestem ciekawa jego historii i jak to wszystko wyglądało, bo właściwie znam go tylko z postaci Chandlera, która była taką postacią no dosyć satyryczną, taką wiecie, komiczną, śmieszną, która zawsze gdzieś tam poprawiała wszystkim humor, no a okazuje się, że jednak za rolami, które ten aktor grał, kryła się osoba chora z uzależnieniami, także chciałabym poznać historię tego aktora jako człowieka, a nie właśnie jako postać, którą kiedyś w jakimś serialu grał. Irlandia wstaje z kolan to też reportaż, który polecało wiele osób, reportaż o tym, jak Irlandia z kraju takiego bardzo katolickiego stała się krajem całkowicie świeckim, jak do tego doszło, jak ta metamorfoza w ogóle się wydarzyła i czy taka zmiana mogłaby mieć miejsce również u nas w Polsce. Widziałam, że dużo osób naprawdę tę książkę poleca, więc też jestem ciekawa, chociaż czytałam inny reportaż Marty Abramowicz, było to coś o zakonnicach i tamten reportaż nie do końca mi się podobał, ale już też nie pamiętam dlaczego, bo czytałam go dosyć dawno temu, także stwierdziłam, że dam tej autorce drugą szansę i mam nadzieję, że tutaj będzie o wiele lepiej, tym bardziej, że tak jak mówię, no, słyszałam dużo pozytywnych recenzji, więc liczę na to, że ja również dołączę do osób, którym ta książka bardzo się spodobała, a jednocześnie dowiem się czegoś nowego. No i ostatnia książka, dobrnęliśmy do końca. To są Akuszerki Sabiny Jakubowskiej. To też jest książka, która pojawiła się w kilku topkach przynajmniej zeszłego roku. Widziałam ją u kilku osób. Naprawdę dużo osób się tą książką zachwycało. Podobno jest świetna, świetnie napisana, bardzo wciągająca. No i też podobno wcale nie czuć tej grubości, bo to też jest całkiem niezły kloc. A do tego jest to książka większa od takiej standardowej, także no jest co czytać. Ale było tych pozytywnych opinii tak wiele, że stwierdziłam, że ja też chcę tę historię poznać. To jest chyba jakiś koniec XIX wieku, czy w ogóle jakiś XIX wiek. No i historia akuszerek, czyli kobiet, które pomagały w przyjściu na świat dzieci. Bardzo jestem ciekawa, lubię takie właśnie historyczne powieści, które gdzieś tam rozgrywają się w czasach takich dawno minionych, także myślę, że ta książka ma potencjał, żeby mi się spodobać. A też została mi wybrana przez Natalię z Bookstagrama Nabobooks w takim wyzwaniu 6 książek polecanych przez 6 znajomych, także też mam dodatkową motywację, żeby po tę książkę w tym roku sięgnąć. No i mam nadzieję po prostu, że dołączę do grona osób, które tą historią się zachwycają. No i to były wszystkie książki, które w ostatnich kilku miesiącach zasiliły moją biblioteczkę. Nie uda mi się tego wszystkiego podnieść, bo jest ich naprawdę sporo. Dajcie koniecznie znać, czy czytaliście którąś z tych książek, jakie macie o niej zdanie, czy o której z nich chcielibyście usłyszeć szybciej i więcej na moim kanale, to ja też wtedy być może po jakąś książkę sięgnę szybciej, gdzieś tam ją przesunę w tym swoim TBR-ze. A tymczasem, jak zawsze, ja Wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu do końca i do zobaczenia w kolejnym. Cześć!